Nazywam się Krzysztof Kanciarz, a to jest Akademia Pieniądza. Lider sukcesu jest przygotowany na wszystkie ewentualności. Ja mam w domu 6 bankomatów i 6 wpłatomatów. Kiedy jeden z nich zawiedzie, mogę wypłacić pieniądze w dowolnym innym i wpłacić je do jeszcze innego. To jak ostra jazda na fali rynku walutowego Durex, Forex. Takie zabezpieczenie powinien mieć każdy, kto myśli poważnie o sukcesie. W świecie liderów sukcesu, jeśli coś robić, to nie na pół gwizdka. Nie instaluj w domu 2 bankomatów. Wiedza. Pewnego dnia przyszedł do mnie CTO jednego z moich startups. Top of the stars of the top of the universe money. I powiedział: wyłączyli nam prąd, bo rachunki są niezapłacone. Nie płać rachunków, kup agregat. Ja nie wydaję pieniędzy tam, gdzie wiem, że ich nie zarobię. Czy elektrownia będzie mi płacić za to, że używam jej prądu? Pracuję nad tym. Sukces jest również dla ciebie. Problem bazodanowy. Sytuacja, z którą każdy może się spotkać. Ale czy na pewno? Są 3 zasady informatyki. Backup, backup, backup. 3 zasady bez żadnej wartości. Nie można tego wykluczyć. Backup jest jak elektryczny pastuch, o którym marzą androidy. Wszyscy znamy tę baśń i wiemy, jak się skończyła. Technologia. Baza danych personalnych klientów to skarb, którego należy strzec jak oka w głowie. Ja dzięki SQL zarobiłem wielkie pieniądze. Jak to mówią? Big data. Pieniądze nie mają downtime'u. Big data, czyli duże pliki. Duże pliki pieniędzy. Bo tam, gdzie inni widzą uptime, ja widzę SLA. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Ty też możesz. 100-dolarowych banknotów informacji. Kiedyś inny CPO z innej firmy przyszedł do mnie i powiedział: nie mamy zabezpieczenia przed leakiem. Czy gdybyś kupił ode mnie bażanty, ja musiałbym budować ci pod domem fortecę? Pieniądze nie śpią. Powtórzmy jeszcze raz. Czy ja wyglądam na budowniczego fortec? Nie, jestem jedynie skromnym handlarzem bażantami. Spokojnie, nie zabezpieczajmy sprzedanego dawno towaru. Zanotuj. Big data. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Steve Jobs, mówiąc: potrzebujemy pomocy. Pomocy, za którą otrzymasz a very special boner. Wtedy połączyłem SAP, ERP i KPI i stworzyłem SuperEquery, które do dziś pomaga korporacjom radzić sobie z breachami. Precyzja. Od tego czasu korporacje mają większy problem z breachesami niż z breachami. Na rynek breachesów wkroczyłem w 1993 roku, kiedy zażegnałem słynny atak maszyn krawieckich of 99. Ale to opowieść na inną okazję. Nazywam się Krzysztof Kanciarz, a to będzie konkurs. Nie bój się otwartego myślenia. Opisz w komentarzu swoje własne doświadczenia z buntującymi się maszynami i zgarnij jeden z 5 special boners o wartości 100 zł na książki dla liderów sukcesu. Zanotuj. Szczegóły znajdziesz w description. Dzisiaj zamiast odpowiedzi na pytanie czytelnika, wiadomość sponsorowana. Sponsorowana skromnie, dlatego nie przeczytam nazwy strony, na którą zapraszam. Znajdziesz ten adres poniżej.